Ziemie polskie znajdujące się pod zaborami rozwijały się w sposób nierównomierny. W zaborze rosyjskim od połowy XIX wieku panowały dobre warunki do działalności gospodarczej, co spowodowało, że Królestwo Polskie rozwijało się najszybciej spośród wszystkich ziem polskich. Sprzyjało temu zniesienie w 1851 roku granicy celnej pomiędzy Królestwem a Rosją, które spowodowało, że doszło do ożywienia w handlu i przemyśle. Na terenie kongresówki nowo powstały przemysł koncentrował się w okręgu warszawskim, produkcja metalowa i maszynowa, łódzkim, przemysł włókienniczy oraz Zagłębiu Dąbrowskim, przemysł hutniczy i kopalnie węgla. Wraz z rozwojem kapitalizmu zaczęły również powstawać nowoczesne banki oraz giełdy papierów wartościowych. Pozytywny wpływ na rozwój gospodarki miało uwłaszczenie chłopów zapoczątkowane w 1864 roku. Umożliwiło to m.in. migrację ludności do miast, dzięki której nowo otwierane fabryki miały szeroki dostęp do taniej siły roboczej. Szybki rozwój gospodarczy miał miejsce również w Prusach. Do najważniejszych fabryk należały zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, produkujące narzędzia rolnicze. Działania władz niemieckich prowadzone przeciwko społeczeństwu polskiemu doprowadziły do wzrostu solidarności wśród Polaków i tworzenia przez nich własnych instytucji finansowych i gospodarczych, takich jak spółdzielnie i banki. Utworzono Centralne Towarzystwo Gospodarcze zrzeszające ziemiańskie i chłopskie kółka rolnicze, czyli dobrowolne organizacje rolników działające w celu zwiększenia i doskonalenia produkcji rolnej. Powstał również Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, skupiający spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe. Członkowie tych spółdzielni odprowadzali regularne składki, z których mogły one udzielać korzystnych kredytów dla swoich członków. Umożliwiało to polskim przedsiębiorcom skuteczną rywalizację wspieranymi przez rząd i banki niemieckimi konkurentami. W zaborze austriackim gospodarka rozwijała się najwolniej. Galicja stała się najsłabiej rozwiniętym gospodarczo regionem dawnej Rzeczpospolitej. Uwłaszczenie zapoczątkowane w 1848 roku nie przyniosło ożywienia gospodarczego, gdyż powstające gospodarstwa chłopskie były zbyt małe, by być w stanie wypracować odpowiednie zasoby finansowe umożliwiające ich rozwój. Dodatkowo sytuację tą jeszcze pogarszał trend podziału tych gospodarstw między dzieci. Wieś była mocno przeludniona, gdyż nie istniały w Galicji ośrodki przemysłowe będące w stanie przyjąć tak dużą nadwyżkę ludności. Dlatego dla wielu osób jedynym rozwiązaniem stała się emigracja zarobkowa. Wyjeżdżano do Ameryki Północnej oraz podejmowano pracę sezonową w Niemczech. Wydarzenia drugiej połowy XIX wieku doprowadziły do przemian społecznych na ziemiach polskich. Mocno na znaczeniu straciła szlachta. Było to efektem inspirowanych przez nią przegranych powstań narodowych, w wyniku których, na skutek konfiskaty majątków, utraciła ona znaczną część swoich wpływów. Gwoździem do trumny stało się uwłaszczenie chłopów, które pozbawiło szlachtę większości praw oraz dochodów. Ze średniej szlachty ukształtowało się ziemiaństwo, czyli właściciele dużych majątków ziemskich. Zmiany gospodarcze dotknęły także mieszkańców miast. Najbogatsi z nich, bogaci kupcy, właściciele fabryk, bankierzy uformowali nową warstwę społeczną, czyli burżuazję. Natomiast biedniejsi mieszkańcy miast wraz z przybyłymi ze wsi w poszukiwaniu pracy chłopami zatrudniali się w powstających fabrykach, stając się nową warstwą społeczną, robotnikami. Obok tych dwóch warstw zaczęła się kształtować trzecia, czyli inteligencja. W jej skład wchodzili wykształceni ludzie zarabiający na siebie pracą umysłową. Artyści, pisarze, dziennikarze, lekarze, prawnicy, inżynierowie czy nauczyciele. Na ziemiach polskich, na skutek realizacji zasad pozytywizmu, przyspieszenia nabrał proces asymilacji Żydów, czyli przyjmowania przez nich kultury i języka polskiego, co silniej ich integrowało z polskim społeczeństwem. Równocześnie nabierał również siły ruch syjonistyczny przeciwny asymilacji, a dążący do utrzymania własnej kultury oraz utworzenia niepodległego państwa żydowskiego w Palestynie. Ziemie polskie, podobnie jak reszta Europy w XIX wieku, stały się obszarem szybkich zmian cywilizacyjnych. Symbolem tych przemian stała się kolej żelazna. Najszybciej rozwój tej infrastruktury następował w zaborze pruskim. Jednak niejako symbolem tego postępu stała się kolej warszawsko-wiedeńska, która została oddana do użytku już w 1848 roku. W latach 60. Warszawa uzyskała połączenie z Petersburgiem i Berlinem, a Kraków z Lwowem. Dzięki infrastrukturze kolejowej nastąpił gwałtowny rozwój handlu. Na przełomie XIX i XX wieku upowszechnił się na ziemiach polskich tramwaj. Najpierw konny, a później elektryczny. Pierwszym miastem, które zaczęło stosować ten środek komunikacji, był Lwów.
W 1910 roku, również we Lwowie, odbył się pierwszy nad polską ziemią lot samolotem, a polscy pionierzy budowali już wtedy własne konstrukcje tego typu, które wykonywały już pierwsze loty. Wynaleziona przez Ignacego Łukasiewicza lampa naftowa pozwoliła na w miarę bezpieczne oświetlenie domów, a na ulicach Krakowa, Warszawy oraz Torunia w latach 50. XIX wieku zaczęły się pojawiać pierwsze latarnie gazowe.